nadzieję, że więcej cię jeszcze nie zobaczę. Też mam taką nadzieję. Kogo siemano, moje piękne oczy widzą? Siemano. Chodź, wracamy na nasze śmieci. Ale najpierw powiem wam, jak się to wszystko zaczęło, la pupa. A wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia Wiktor powiedział mi, że jeżeli chce sobie zarobić poważny hajs, powinienem odwiedzić niejakiego Benego. No to co, ubrałem się, zaczesałem kitkę, wyperfumowałem się i pojechałem do tego sławnego Benego. A co się stało, już zobaczycie sami. La pupa. A ty co za jeden? Hola amigo, przysyła mnie Wiktor do Benego. Podobno może tutaj zarobić jakiś hajsik. No dobra, to chodź na górę. Zaku. Największy ćpun, największy cwaniak w ekipie. To on użył legendarnego uderzenia, które znokautowało trzech policjantów naraz na komisariacie. I to on ogarnia cały towar w Los Santos. Do tego człowieka trzeba naprawdę ostrożnie podchodzić. Nigdy nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. Jest jak maszyna do zabijania. A jeżeli obrazi się go wąsa, no to człowieku masz przesrane, la pupa. Lepiej już uciekaj, bo Zaku już pewnie wyciąga z swojej kieszeni tą magiczną kosę i ma zamiar wsadzić ją w dupsko. Mówisz, Wiktor cię przesłał, cwaniaczku? Benny, najbardziej rozpoznawalna ksywka w mieście. Nieoficjalnie przez jego ziomków Grubas, ale nie polecam tak do niego mówić, bo jeszcze skończycie z karabinem w dupie. La pupa. Co tu powiedzieć o Benny? Ma głowę do interesów, załatwia wszystko praktycznie na 100%. Dużo by tutaj jeszcze można było mówić. Kocha samochody, naprawdę kocha samochody i wie, jak się z nimi obchodzić. Obecnie właściciel warsztatu w Los Santos. Ale mówię wam, ten człowiek jest stworzony do wielkich rzeczy. La pupa. Tak, tak, jestem Sergio. No dobra, dopakuj się. Jedziemy na robotę, sprawdzimy, ile jesteś warty. Dobrze, amigo. La pupa. I wtedy zrozumiałem, że nie dam rady sam zrobić roboty, więc potrzebowałem partnera, la pupa. I wtedy zjawił się on. Ty, Pandejo! Jak ci się podobają moje dziarki? Czekaj. O, zajebiste! A to ty chyba jakiś dziany gościu jesteś. El muchachos. Jest to tak zwany człowiek maczeta. Nosi maczetę w swoich majtkach. Jest naprawdę nieobliczalny, jest naprawdę niebezpieczny. Nieraz bije mu do głowy, co można zauważyć. Ostatnim razem potrafił wyciągnąć kosę w środku miasta i zaszlachtować dwóch policjantów. Z tym człowiekiem się nie rozmawia. Jeżeli podpadniesz temu człowiekowi, to masz przesrane. Potrafi cię kopnąć tak w dupę, że ci gówno zęby wybije. Jest to mój najlepszy ziomek, jakiego spotkałem i na nic bym go nie zamienił. A poznałem go na ulicy, kiedy pytał o robotę. Mówię wam, nie ma drugiego takiego człowieka jak muchachos. Przez niektórych nazywany pan Pieczątka, przez jego słynny tatuaż na twarzy. Ale nie teraz o tym. Możecie mi zaufać. Jest jednym z najlepszych. Można tak powiedzieć, amigo. Ty, bo ja Nowym Mieście, miałbyś jakąś robótkę dla mnie? Robótkę powiadasz, amigo? Najpierw to muszę zobaczyć, ile jesteś wart, amigo.
Potem będziemy myśleć o robótkach. No to dawaj, na co czekamy, ziomek? Dobra, widzisz tą furę? Wskakuj do mnie, amigo. Przejedziemy się kawałek, pogadamy więcej. Ale zajebista fura. Dzięki, amigo. Wsiadaj, wsiadaj. I tak rozpoczęła się współpraca najlepszego duetu w półświatku przestępczym w San Andreas. Chwilę później zgarnął nas Zaku i udaliśmy się na miejsce, gdzie mieliśmy ukraść furkę jakiegoś ważniaka. Nic prostszego, bo byłem tam z muchachosem. Dobra panowie, słuchajcie, jest taka akcja, że musimy zwinąć wózek Benego. Waszym zadaniem będzie wyeliminowanie całej ochrony na terenie tej willi i u szefa znajdziecie kluczyki do tego auta. Także akcja cała musi być po cichu, postarać się to wszystko zrobić po cichu. To jest ta willa przed nami, zaraz was podstawię do wejścia. Załóżcie maski i do roboty, czekam przed wyjazdem. Dobra, dawaj muchachos, załatwimy to jak należy. Widzisz kogoś? Nie widzę nikogo. Czekaj, wychylę się. Dobra, czysto, czysto. Chodź, amigo, chodź, chodź. Czekaj, czekaj, najpierw sprawdźmy teren. A pupa. Wiesz go, muchachos. Leży. Ty, muchachos. Tu jeszcze dwóch było. Weź tam tego i zejdę na dół. Gościu, rączki, rączki do góry! Rączki do góry, rączki, rączki! Dawaj mu czas, szybko spraw, przeszukaj go, przeszukaj go! Na co patrzysz? Odrzuć głowę! A, można i tak, lapupa! Dawaj, dawaj, otwieraj to auto! Zwijamy się, zwijamy się! Dawaj, 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 jest, jest! Jedz za nim, jedz za nim! Zrobiliśmy to, muchachos. La pupa. Piękna jest ta fura. Chwilę później dostarczyliśmy furę dla Benego. Benny tak się ucieszył, że się poryczał. A my, żeby uczcić naszą pierwszą robotę, wykonaną sukcesem, poszliśmy na górę, na małe co nieco. Ciekawe, czy dostaniemy tą robotę u tego gościa, amigo. Cieszę się, że mi pomagasz, la pupa. Bez problemu, ziomek. Dla Sergio, ty dla mnie jak brat. Damy radę, muchachos. Właśnie, od dzisiaj jesteś muchachos, amigo. Muchachos? Muchachos. La pupa. Musisz grozić postrach, amigo. O mordę. Mój samochód. Moje piękności. Jałku. Staraliśmy się, amigo. O Jezusie. Dobra, chłopaki, dajmy mu chwilę. Samochód. Chodźcie na górę. Co? Jezu. On to chyba jakiś zakochany, amigo. Ten samochód to całe jego życie. Rozumiem, amigo. A my po co przyszliśmy tu na górę? No jak to po co? Rozpalamy bongo. To co lubię. To rozumiem, no pupa. No to dawaj. Ale to jaranie jest mocne, la pupa. Ty to masz dobry towar, Zaku. Na kurty.
A ty, muchachos, jak się trzymasz? Sergio, to jaranie nie jest mocne, ty po prostu jesteś słaby. No, ja jestem słaby, amigo. Dobra, dobra, bez przesady, chodźmy zobaczyć, jak tam Beny, a nie. Ty trzymasz się? Idziesz jakoś krzywo. Trzymam, amigo. Tylko nie wiem, co się dzieje. Gdzie jest Beny? Może na burgera skoczył. Myślisz, amigo? Nie mam to pojęcia. By było w jego stylu. Może go poszukamy, ej! Beny! Beny! Nie, to zauważyliście, że ten Beny jest taki wielki, że go raczej zauważyć nie da się, amigo. No mówię ci, może zgłodniał. No to ładnie. Pewnie dlatego mu to auto ukradli, bo stwierdzili, że jest za duży na nie. On się w ogóle do niego zmieści? Jak się wyjmie przednie fotele, to pewnie tak. No to na czym będzie siedział? Na ziemi. Tak, kanapę mu się wstawi. Kanapę chyba więcej miejsca zajmie, amigo. Ty, a to jest tak zglebowane, że jak on wsiada, to chyba wsiura po ziemi. Bez kitu. Chwilę później wrócił Beny i wygonił nas na chatę. Nie minęło jednak dużo czasu i już rano dostaliśmy kolejną wiadomość z muchachosem, żeby wstawić się u Benego na warsztat. Okazało się, że jest kolejna robota. Tym razem mieliśmy załatwić jakieś fajne kurumki. Było ciekawie. Dobra, panowie. Tam jest jedna z kurum, którą musimy ukraść dla Benego. Gość ogólnie chciał licytować się ze mną, ale nie będzie mi stawiał warunku, więc to my postawimy jemu warunki. To może po prostu zajść przed niego i wyskakujemy z fury. Dobra, możemy go załatwić równie dobrze. Przecież nie ma świadków. Dobra, nieważne. O, ale ładna kuruma. O, i chyba nie twoja. Chyba nie twoja. To jest ta? Dasz nam grzecznie kluczyki? Dobra, mam je, lopupa. Dziękujemy. Cholera, nie chcę odpalić! Nie chcę odpalić! Ale musimy się zwijać! Dobra, bez świadków, tak? O Jezu. Dawaj, my go uciekamy. Ty tu jesteś. Lopupa. Pierwsza kurumka poszła jak nóż w chlebie. Zaś druga przystworzyła nam troszkę kłopotów. Ale co to dla nas? Dobra, to teraz robimy to szybko. Wjeżdżamy, załatwiamy gości i kurumka, tak, Zaku? To tutaj? Tak, to tutaj. Dobra, są jakieś typy z tego, co widzę. To dawajcie. Chleba! Dobra, mamy ich. Wsiadaj. Bierz kurumkę. Bierz tą drugą, co została. Szybko. Spadamy stąd, dla popa. Spadamy stąd. No, gdzie mamy jechać? Do Benego, dobra, lecimy. Na początku było mi trochę szkoda tych gości, co zabiliśmy. Ale potem sobie pomyślałem, jak ja świat, taka robota. Wiem, że tu nie ma większego sensu, ale tak wtedy myślałem, la pupa. No to co? No to pojechaliśmy do Benego pokazać mu, co dla niego ogarnęliśmy. Już prawie jesteśmy u celu, Zaku. Kurde, dobra robota u tego Benego. Będzie jeszcze lepsza. Mówisz, amigo. O, byłoby. Z muchachosem mamy sporo wolnego czasu. Dobra, jest Benny. Hola, Benny. No, widzę, dobra robota.
Co? No, wszystko pięknie kolorowo, ale ten teraz, ten teges szmeges wypier mi z garażu. O, czyli jesteśmy skończeni dzisiaj. Dobra, nie ma sprawy, amigo. Nara. Chyba się spisaliśmy, muchachos. A kiedy kaska wpadnie? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ty, Zaku, masz jakąś furę, bo naszej tutaj nie ma, amigo. No, weźmiemy tego środka. No, to twoja furta? No to ładnie. No co ty, firmowe. Firmowe, o, może my też jakieś firmowe furki zgarniemy, amigo. No to co? Niech to nie pali. No to lecimy. Jednak pali. Jakby miało nie palić. Dokładnie, la pupa. Dobra. To co, idziemy zajarać? Dawaj, dawaj, to dawaj do Zaka na chatę, amigo. Tak jak mówiliśmy, tak zostało zrobione. Zawinęliśmy się z chłopakami na chatę, gdzie ładnie sobie przyjaraliśmy. Minął później tydzień, nie było odzewu od Benego. Aż do pewnego poranku dostaliśmy telefon, że mamy poczekać pod Vanillą. No to co, ubraliśmy dupska i pojechaliśmy na miejsce tam, gdzie kazał nam Benny. Chwilę później odwiedził nas Zaku. Gdzie ten Zaku, amigo? Nie ma go i nie ma. Cholera, chce się spotkać. Nie wiem, już to jadam. No, nie wiem, zamarznę tu zaraz, kurde. Jest dopiero rano, a tutaj już trzeba czekać i marznąć. O, jakiś wariat przyjechał. O, to chyba Zaku, ty, ale ma furę, amigo. Tak, to się powodzi. No, powodzi. Siema, ola, Zaku! Siema, wsiadajcie. A to co to za pilną sprawę miałeś, amigo? Że tak dzwonisz rano? Mamy robotę. No, robotę mamy. Co, Benny znowu coś ma dla nas? I to dużą niespodziankę. Niespodziankę mówisz? O! Długo się nie odzywał. Niespodzianki. No, długo się nie odzywał, cały tydzień praktycznie. Powiem tak, jeżeli lubicie jeździć, to się zadowolicie. Człowieku, jestem mistrzem kierownicy. Co nie mój czas? Zawsze to mi mama powtarzała, amigo. O, jest Benny. Od razu go widziałem. Ty, patrz co tam stoi, amigo. Wow, ola Benny! Ola! Dobra, co? Mordeczki, zabawki no. Są gotowe. Jeszcze na miasto, trzeba je przetestować. Tamty co stoją w garażu, amigo? Shotgun prowadzę! Dobra, ale potem mi dasz, amigo. Opie, jak to jest! Ty, policja, amigo! Ty, czekaj, może jest... O, jest jakiś pistolet! Dawaj! Będę z ich ogień otwierał! Dawaj, uciekaj, muchachos! Uciekaj! Ola bupa! Jedzie kolejna, amigo! Kuszko! Dawaj! Ty! Szybę nam rozwaliłem! Dawaj, dobra! Zjeżdżaj, ja go! Dawaj, skręcaj! Ajajaj! Nie tu, przypału narobimy balonu. Dawaj, w drugą stronę. Dawaj, uciekaj stąd. Jak sami widzieliście, z małej przejażdżki zrobiła się niezła jadka. Cholera, prawie się wtedy zesrałem. Ale dobrze, że muchacho sprowadził wtedy ten samochód, la pupa, bo byłoby marnie z nami. Trochę to potrwało, ale w końcu się udało. I wróciliśmy cali do Benego. La pupa, amigo. Mam nadzieję, że będę się nie wkurzył, nowe fury rozwaliliśmy. No co ty, próbę przeszły, będzie zadowolony. Zobaczymy, amigo. Dobra, bierzaj do środka. Co ty gadasz, ziomek? Super fura. Zobaczymy, amigo, dobra. Mam nadzieję, że będę się nie wkurzył, kurde. Dopiero co roboty mamy u niego. I jak tam poszła próba? No, trochę przypał z policją mieliśmy, ale uciekliśmy im, amigo. Jak widzisz, trochę podziurawione te nasze furki, la pupa. Ale widzę, że zdały test. No dobra, to widzimy się za dwa dni. Jedźcie się przygotować do wielkiego boom. Wielkiego boom? No, la pupa. To coś grubego się szykuje. Będzie gorąco. Zaku was odstawi, powie na kwadrat. Dobra, dawaj mu czeczu, zwijamy się.
Super te fury były. Trzeba sobie taką sprawić, amigo, za jakiś czas. Chyba nie muszę wam mówić, co działo się na kwadracie. Odpoczęliśmy sobie przez te dwa dni. Szykowaliśmy się na to wielkie boom. Aż w końcu dostaliśmy wiadomość od Benego. Cholera, nie uwierzycie, co się wydarzyło na tym wielkim boom La Pupa. Dobra, idę, wyważ te drzwi z oku. Będę cię osłaniał, La Pupa. Dawaj. Dobra, muczeczos, ustaw się. Nie przypuszczam nikogo, La Pupa. Policja! Ty, drzwi się otwierają. Dostał La Pupa. Przeładowuję muczeczos. Zwijamy muchachos, wracaj. Powiem wam, że wtedy uszliśmy ledwo z życiem. To, co się tam wydarzyło, normalnie nie mogłem sobie tego nigdy wyobrazić, że będę w czymś takim uczestniczył. Owaliliśmy bank centralny, no coś niesamowitego. Nie pomijając, że jeszcze mieliśmy pościg, który naprawdę odbił się grubym echem w Los Santos. Ale w końcu udało nam się uciec i pojechaliśmy w miejsce docelowe. Nawet nie uwierzycie, co czekało na nasz towar La Pupa. Samolot. Gdzie jest Benny? Chłopaki, widzieliście Bennego? O, tutaj jest. Hola, Benny. Dobra. Panowie, pakujcie to złoto tam do samolotu, tak? Go. I co teraz, Benny? Teraz złoto wleci, przetopimy, będzie zarobione, będzie zabawa. To rozumiem, amigo. Towar zabezpieczyły ziomki Bennego. Wysłali je gdzieś tam do Chin, żeby przetopić całe skradzione sztabki i przerobić to na hajs. Tak właśnie było. A my z chłopakami postanowiliśmy uczcić udany rabunek banku. Impreza była lepsza niż sobie wyobrażałem, La Pupa. To jest życie, Benny. To jest życie. Będzie jeszcze lepsze, uwierz mi. Jak wszystko dobrze pójdzie, złoto przetopią, opylą i wtedy będziesz mógł tak do końca życia na Majorce leżeć. Fujarką do góry. To rozumiem, La Pupa. Ty popatrz, oni chyba będą skakać, amigo. Widzisz to?
Myślisz, że będą mieli tyle jaj? No chyba tak, amigo, zobaczmy. No to zobaczymy. Ten mój czarczos to jest świr, amigo, ja ci mówię, la pupa. Zatem. Lecą, lecą, lecą. No ładnie. No to ładnie, chłopak. Widziałeś ten lot? Widziałeś ten lot? Tam byłem. To rozumiem, no, amigo. Ta robota, mordeczki. Uwielbiam was. Co to była za noc, la pupa? Muchacho skaczący z dachu, ja pierdziu, la pupa. No, coś niemożliwego, że ten gościu tak potrafi. Jest nie do zajechania z Zakiem. Ach, panienki, alkohol, kurde, jak ja to uwielbiam. Brakowało mi tego. Odkąd jestem tu w Los Santos, jeszcze nie miałem takiej ekipy, z którą mógłbym tak spędzać czas. Jeszcze wyobraźcie sobie te pieniążki, które wpadną nam do kieszeni. Coś niesamowitego. Zapytacie, co było później. Sami zobaczycie. La pupa.